Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, przed wyborami miała być czarodziejska różdżka minister Leszczyny, a lekarze mieli dzwonić do pacjentów z pytaniem, czy są zdrowi i jak się czują. Po wyborach okazało się, że różdżka nie działa, a lekarze dzwonią, ale po to, żeby poinformować o odwołaniu zabiegu albo wizyty na kolejny rok, bo pieniędzy nie ma i nie będzie. Ten rząd ma pieniądze na nowe limuzyny, ma pieniądze, ma ponad 2 miliardy na TVP w likwidacji, a w NFZ-cie brakuje 15 miliardów złotych. Nie ma pieniędzy na ratowanie zdrowia Polaków. Katastrofalna sytuacja w szpitalach, a państwo posłowie z Platformy Obywatelskiej spijają sobie z dzióbków, dziękują sobie. Za co państwo sobie dziękujecie? Za to, że doprowadziliście służbę zdrowia do katastrofalnej sytuacji? Stop patowładze.